Witam wszystkich. Kontynuujemy temat odmrożeń. Jako leczenie uzupełniające możemy wykorzystać, podobnie jak w przypadku oparzeń, odwar z kory dębu lub właśnie takich cienkich gałązek. Tutaj mam wykonany odwar z kory dębu lub z cienkich gałązek wedle reguł, które pokazywałem w innym filmiku. W takim przestudzonym, ale jeszcze ciepłym odwarze moczymy przemarznięte palce, dłonie bądź robimy okłady na inne części ciała. Działa on przeciwzapalnie i oczywiście przez to, że jest ciepły, poprawia krążenie. Jednak taki roztwór może też przyczynić się do pogłębienia odmrożenia przez wychłodzenie. Żeby tego uniknąć, należy przesmarować zaraz po takiej kąpieli tkankę czymś tłustym. W następnym filmiku pokażę, jak wykonać prostą maść żywiczną, która osłoni, a jednocześnie poprawi krążenie i przyspieszy regenerację tkanki. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.